jest moim zdaniem taka troszeczkę przesada, bo to jest jednak centrum miasta, nie? I dużo ludzi młodych, starych przychodzi tutaj i myślę, że te narkotyki to takie rzeczy, które mi się to osobiście nie podoba, nie? Tak naprawdę wszystko jest dla ludzi, jeżeli jest przez ludzi tworzone i to już jest tylko kwestia wyboru tego, jaki się wybiera sposób życia i styl życia, prawda? Ja generalnie wstrzymam się od zdania, bo nie mam pojęcia, czy to dobre, czy niedobre. Mi wystarcza wódka. Mi wystarcza wódka, tudzież jakieś lżejsze alkohole. Według mnie jest to niemoralne z powodu tego, że daje dostęp, no jak gdyby daje przyzwolenie na niszczenie świadomości człowieka. Na niszczenie jego zdrowia na przykład. Ja jestem przeciwna wszelkim takim środkom, które by no, w skutkach swoich miały takie działanie jak narkotyki, bo na pewno będą nadużywane. Ja jako sportowiec mogę powiedzieć, że nie będę z tego korzystał i nigdy nie korzystałem z takich rzeczy. Ja etycznie moim zdaniem to nie jest fajnie, aczkolwiek wszystko wolne teraz jest, nie? Z ciekawości może jako do nowego miejsca zajrzę, aczkolwiek ja nie preferuję takich rzeczy. No na pewno by kusiło przyjść, ale jednak to nie jest takie zdrowe, jakby tak powiedzieć.